Witam Was w serii Q&A. Świetne pytanie od Julii Zenderowskiej. Jak rozpoznać, kiedy jesteśmy już przemęczeni, a kiedy łapie nas po prostu lenistwo? Ho, ho, ho! Dostałaś tutaj tyle łapek w górę. Julia na szkole obsesji doskonałości na Facebooku. No, musiałem odpowiedzieć. Julia, wiele osób ma z tym problem, także się będę zwracał do wszystkich. Genialne pytanie, bo zabawne jest to, że ludzie, którzy są leniwi, tu już mówmy o wszystkich ludziach, tych, którzy wracają zmęczeni po pracy, idą do domu i mają dość, takich ludzi jest cała masa. I teraz bajer polega na tym, że jak mamy lenia, to już jest informacja, że my jesteśmy zmęczeni. Także tu można zrobić równanie się. Nie jesteś w stanie być leniwa, jeżeli jesteś naładowana energetycznie. Czyli ludzie, którzy są podmęczeni, może nie przetrenowani, ale podmęczeni, łatwiej jest im być leniem. I to musicie sobie właśnie takie równanie w głowie zrobić, że skoro mnie łapie lenistwo, mi się nie chce robić działać, to znaczy, że coś jest nie tak z moim ciałem i to już jest informacja, żeby zacząć ładować świadomie energetykę naszych ciał. Mam na myśli to, czym się odżywiacie, czy jesteście odpowiednio nawodnieni, czy się wyspaliście. Generalnie chodzi o wasze ciało w pełni. Jeżeli one jest idealnie naładowane, to już jest z górki generalnie cała impreza, bo mając energetycznie fajnie nastawione ciało, podładowane, nie jesteś w stanie być leniem. To jest praktycznie niemożliwe. Ale mamy jeszcze ten nasz kochany umysł. Jeżeli masz dużo negatywnych nawyków, jeżeli masz myśli, którym się przejmujesz, stresujesz się, masz niefajne relacje w domu, obojętne co by to nie było i cię stresuje, no to znowu obniża twoją energetykę ciała bardzo szybko. Sztuczka i bajer polega na tym, że czujesz się zmęczona, czujesz, że ci się nie chce, czujesz, że coś jest nie tak. 100% to jest albo umysł, który zaniża twoją energetykę życiową, albo ciało nie zostało odpowiednio naładowane. I tutaj jest ten problem, że my żyjemy w takich czasach, że ten nasz umysł ma bardzo łatwo, żeby się rozpraszać. Rano musicie do szkoły wstawać o określonej godzinie. Ten rytm dnia jest bardzo napięty. Teraz jak my kończymy dzień, jeszcze nie daj Boże treningiem wieczorem, gdzie jesteście rozbudzeni i macie za godzinę, dwie i spać, bardzo często się nie wysypiacie tak, jak powinniście. Także zadbanie o to, żeby spać odpowiednią ilość godzin, zadbanie o to, żeby jeść wartościowe jedzonko, które będzie podnosiło waszą energetykę, to są rzeczy najważniejsze. Kochani, i obszerniej o tym Sztuka bez wysiłkowej motywacji, najnowsza książka, którą napisałem. Bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo tam są właśnie poruszone te aspekty, gdzie najpierw naładuj energetykę ciała. Jest masę prostych sposobów na to, jak ładować tą energię, zarówno wystrojem pokoju. Jest tam wiele takich niby pierdółek, ale jak my je połączymy w jedną całość, to nagle to jest to, że my jesteśmy w stanie bezwysiłkowo ciężko pracować. Kiedyś wydawało mi się to absurdem i nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, ale odkąd pochłonąłem tej wiedzy bardzo dużo i ona jest bardzo wielowymiarowa, teraz mam coś takiego, kochani, że nie dość, że sam trenuję bezwysiłkowo, tworzę bezwysiłkowo, to się wszystko stało takie prostsze, fajniejsze, przyjemniejsze, że wszyscy moi podopieczni zaczynają teraz to podłapywać poprzez właśnie świadome ładowanie tej energii życiowej, no i wyrwanie chwastów z umysłu tych nawyków, których nie chcemy, w szczególności negatywnego myślenia, stękania, narzekania. No musicie się tego wyzbyć, jeżeli chcecie, żeby to wasze życie było lekkie, fajne i przyjemne. Także podsumowując, odpowiedź na twoje pytanie, każda forma lenistwa, każda forma, że nie czuję się najlepiej, jest informacją, że musisz podładować swoją wewnętrzną energię życiową. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na facebookową grupę Szkoły Obsesji Doskonałości. To jest miejsce, gdzie wszyscy razem się motywujemy, inspirujemy. Wspaniała idea, jestem tam cały czas, każdego jednego dnia staram się odpowiadać na pytania. Fajna interakcja, dzielimy się materiałami, coś pięknego. Także wbijajcie na grupę Szkoły Obsesji Doskonałości, nie zastanawiajcie się i bądźcie tam aktywni, żebyśmy wszyscy razem się bodźcowali. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.